25 marca 2024 roku. Nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj materiał dosyć, no, nie powiedziałbym niezwykły, ale niecodzienny, dlatego że ostatnio przeprowadzili ze mną wywiad twórcy takiego portalu Misja Nowa Ziemia. On jest również na Facebooku dostępny. Dostęp do tego portalu znajdziecie w linku pod dzisiejszą audycją. I ja zwykle takich audycji, słuchajcie, nie mam w zwyczaju robić, dlatego że te wszystkie odpowiedzi na pytania, no ostatnio była taka audycja, gdzie faktycznie odpowiadałem na wasze pytania. Ale ogólnie sądzę, że te tak zwane pytania i odpowiedzi są bardzo sztuczne, chaotyczne, powiedziałbym nawet, że wazeliniarskie. I niektórzy po prostu chcą wypłynąć na jakimś lansowaniu swojej osoby. Ja nie mam takich zamiarów, ale ponieważ stwierdziłem, że faktycznie te pytania były bardzo ciekawe, były bardzo dobrze sformułowane, to postanowiłem po prostu zrobić taką audycję, gdzie na te pytania odpowiedziałem. I tutaj jest w tym przypadku tak samo, dlatego że te pytania twórców Misja Nowa Ziemia naprawdę były nieoczywiste, również dobrze sformułowane, dobrze zadane. I myślę, że te moje również odpowiedzi ukazują świat zupełnie inaczej niż to się przynajmniej historię w zupełnie innym tutaj kontekście niż to się zwykle przyjmuje. Pytania dotyczyły przede wszystkim tego, czym się na co dzień zajmuje, czyli nieznaną historią świata, czyli historią cywilizacji na naszej planecie, cywilizacji, które istniały już od bardzo długiego czasu, które narodziły się już w prehistorii bardzo zamierzchłej, pewnie jeszcze starszej niż to, do czego możemy dotrzeć, bo to taka jest prawda. Na koniec audycji opowiem Wam bardzo niezwykłą historię dotyczącą tych oto okularów. Historię naprawdę autentyczną, którą jak usłyszycie, to po prostu Was wyrwie z butów. Jest to tak do tego stopnia niezwykła historia. Dzisiaj trochę luźniej, więc trochę humoru też nie zaszkodzi. Słuchajcie, przechodzimy do tych pytań i odpowiedzi. Oczywiście wprowadzenie możecie sobie przeczytać na tych slajdach, które teraz wyświetlam. I pytanie jest może nie pytanie, ale takie wprowadzenie właśnie od twórców portalu Misja Nowa Ziemia. Nie ma wątpliwości, że starożytne cywilizacje oraz historia odległych czasów mają znaczący wpływ na współczesną duchowość, którą się zajmujemy. Wierzymy, że Twoja rozmowa z nami otworzy naszym czytelnikom zupełnie nowe spojrzenie na te kwestie. No właśnie. No i oczywiście tutaj moja odpowiedź. Mam nadzieję, że odpowiedzi będą zadowalające. Czyli takie, z których będzie można coś wyciągnąć dla siebie, słuchajcie. Odkryć coś nieoczywistego. Ale przyznam się szczerze, że ja sam nie uważam się za jakiegoś wielkiego eksperta czy znawcę tematu. Absolutnie, absolutnie tak nie jest. Moim zadaniem, tak sądzę, jest nie tyle odpowiadać na pytania dotyczące tajemnic dawnych cywilizacji, a przedstawianie tych cywilizacji w odpowiednim świetle, innym niż tradycyjna archeologia i historia, ponieważ archeolog i historyk, jak się okazuje, nie widzą fenomenu kultur sprzed tysięcy lat. Jest to naprawdę szokujące, jak bardzo ograniczeni w postrzeganiu są ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się archeologią. To, co można wywnioskować ogólnie z dawnych przekazów, w tym budowli starożytnych,
całkowicie podważa dotychczasowe teorie o powstaniu zaawansowanych cywilizacji, migracji ludów, sztucznych, monumentalnych struktur i pojawieniu się możliwości realizowania bardzo złożonych i skomplikowanych operacji logistycznych. Chodzi o transport ciężkich bloków skalnych, obróbkę kamienia wulkanicznego. Mamy obraz człowieka bardzo rozwiniętego intelektualnie i psychicznie, którego drogi rozwoju w zasadzie nie da się prześledzić. Musimy zrozumieć, ci, którzy wyszli z dżungli, jaskiń, opuścili sawannę, byli istotami w pełni przygotowanymi do realizacji wyzwań wymienionych przeze mnie powyżej. Byli to osobnicy pokroju Einsteina lub Tesli, którzy nie tylko wyprzedzali swoje czasy o lata świetlne, ale wyprzedzają również nasze współczesne, rzekomo rozwojowe czasy XXI wieku. Czy nie brzmi to dosyć dziwnie? Myślę, że tak, ale to jest moje zdanie, bo szanowani naukowcy mają odmienne. Choć nie potrafią odpowiedzieć na wiele fundamentalnych pytań, wolą wierzyć w swoje ugruntowane teorie XIX i XX wieku, nie widząc dosłownie faktów znajdujących się przed ich oczami. I pytanie. Wiemy dobrze, że na przykład piramidy w Gizie nie zostały wybudowane przez Egipcjan. Jakie są Twoim zdaniem inne fakty lub wydarzenia, w które powszechnie się wierzy, a które okazują się być fałszywie? No i tu odpowiedź jest dosyć wyczerpująca. To jest dobrze sformułowane pytanie. Powszechnie się wierzy. Wierzy się w coś, czego się nie wie, na co nie ma dowodów. I tak niestety jest często w archeologii. Odrzuca się jedne fakty i przyjmuje inne, bo te pierwsze nie pasują do teorii. Przyznam, że zagadnienie jest bardzo szerokie i podejmę temat tylko tych niektórych przykładów z oczywistych względów. Historia była fałszowana już przez starożytnych, chociażby przez Babilończyków, Chaldejczyków, którzy przedstawili się jako panowie ziem południowej Mezopotamii, wykreślając całkowicie Sumerów, od których przejęli wiedzę i historię spisaną na glinianych tabliczkach. Podobnie było zapewne z Inkami, którzy opisali się jako wielcy twórcy cywilizacji w pełnej chwale, choć tak naprawdę bardzo dużo zawdzięczali wcześniejszym kulturom przed nimi, o których mało wiemy. Piramidy w Egipcie budowali Egipcjanie, ale faktycznie piramidy z IV dynastii są zastanawiające z kilku względów. Przede wszystkim zużyto na nie najwięcej kamienia. Okazuje się, że było to aż 75% tego materiału, który był zużyty ogólnie na wszystkie piramidy, które istnieją w Egipcie, które odkryto. To takie uzupełnienie. Piramidy z III, V i VI dynastii nawet nie otarły się o taki stopień zaawansowania jak legendarni władcy Chufu, Hafre, Menkaure czy choćby Snofru, który miał nawet 3 piramidy. Budowle z czasów sprzed 2500 lat według egiptologii są nieme. Nie znajdują się tam żadne inskrypcje, nawet kartusz Cheopsa znaleziony w Wielkiej Piramidzie i istniejące tam hieroglificzne zapisy były w przeszłości kwestionowane przez egiptologów. Najprawdopodobniej były sfałszowane przez Brytyjczyka Howarda Weissa. Ogrom prac związany z budową piramid satelitarnych, świątyń, gdzie bloki ważą nawet do 200 ton, infrastrukturą pomocniczą, czyli rampy, drogi dojazdowe, sprawiają, że prace musiały następować w oszałamiającym tempie. Sama Wielka Piramida miała niby powstać w 20 lat, ale wiadomo, że nie było na to szans. Każdy wapienny blok musiałby być ustawiany precyzyjnie na swoim miejscu co 1,5 minuty, nie licząc obróbki, transportu, a pamiętajmy, że w Wielkiej Piramidzie trzeba było umieścić na wysokości 70 metrów bloki granitowe taszczone z Asuanu oddalonego od Gizy o prawie 1000 km. Dzisiaj naukowcy twierdzą, że budowa mogła trwać nawet 30 lat, przedłużając tym samym życie Cheopsa, ale są to tylko zabiegi związane z tym, że do tych ludzi dotarło, że 20 lat to po prostu za mało. Nie ma wciąż głębszej refleksji nad zagadnieniem. Mało znanym faktem jest natomiast, że w czasach Chufu teren wokół mającej powstać budowli, czyli Wielkiej Piramidy, był już w sporej mierze zajęty przez grobowce. Przecież Giza to jeden wielki cmentarz.
Pytanie więc, jakim cudem starożytni wpasowali cały kompleks świątyń, wliczając piramidy oraz system ramp, w naszpikowaną miejscami pochówków nekropolię? Co było więc tak specjalnego w IV dynastii? Do dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Warto wspomnieć, że piramidy z tego okresu odzwierciedlają konstelację Oriona. Nasi przodkowie przenieśli siedzibę bogów z gwiazd na ziemię, dosłownie. Jest nawet tekst, w którym rozmawiają Asklepios i Thot, w której ten pierwszy mówi, że zamysł był taki, aby energie pracujące na górze, w kosmosie, przenieść na dół, na ziemię. Nasi przodkowie mieli bardzo nietypowy sposób myślenia, jakby znali inną fizykę, nieznaną dzisiaj. Na temat piramid mógłbym długo pisać, ale przejdźmy dalej. W Ameryce Południowej są ruiny Pumapunku w Boliwii, na temat których nie powstała żadna praca naukowa. W znajdującym się nieopodal Tiahuanaco są też ruiny, ale jednak o dużo mniejszej złożoności. Są tam specyficzne bloki andezytowe w Pumapunku w kształcie litery H, obrobione idealnie, w których wydrążono otwory, a kanały biegną wewnątrz bloku. Kształty są tak niecodzienne, że w niektóre miejsca, gdzie mamy do czynienia ze stykiem trzech płaszczyzn, nie ma dostępu żadne narzędzie. Bloki to mają po 80 płaszczyzn i nawet dzisiejsi inżynierowie nie są w stanie sobie wyobrazić, jak współcześnie można stworzyć coś tak skomplikowanego. W takim razie, kim byli twórcy tych bloków? Indianami z dżungli? Największym fenomenem dotyczącym Pumapunku są badania przeprowadzone przez chemika zajmującego się geopolimerami, Josefa Dawidowicza. Wykazał on bowiem, że w blokach znajduje się materia organiczna, czyli nie mógł być to andezyt, naturalna skała wulkaniczna. Wynika z tego, że twórcy tych bloków musieli stworzyć coś w rodzaju betonu z między innymi okruchów skał andezytowych. Następnie mieszanina powinna być wlewana w formy, najpewniej drewniane, i blok gotowy. Tymczasem Dawidowicz, który przeprowadził badania w 2017 roku, do dnia dzisiejszego nie utworzył w ten sposób żadnego bloku. Co to oznacza? Że choć różni badacze, geolodzy, chemicy, inżynierowie, archeolodzy byli i są zaangażowani w rozpracowywanie zagadki Pumapunku, to nikt nawet się nie zbliżył do sensownego wytłumaczenia, jak bloki powstały, czyli jak mogły powstać. Jak to jest więc, że Indianie byli mądrzejsi od współczesnych ekspertów? Fakty są powalające. Kontynent południowoamerykański pod względem tajemnic archeologicznych jest chyba liderem na naszej planecie. Mur cyklopowy z Ollantaytambo czy Sacsayhuaman nie mógł wznieść lud prosty bez dysponowania wyrafinowanymi narzędziami i możliwościami technicznymi na poziomie współczesnej cywilizacji. Wyobraźmy sobie bloki skalne, idealnie obrobione, wyglądające jakby zostały wciśnięte pomiędzy siebie, których waga dochodzi nawet do 400 ton. Zostały przetransportowane z kamieniołomu, nie bardzo wiadomo czym, bo Inkowie nie znali koła w terenie górzystym, bardzo niewdzięcznym, ponieważ droga jest wyboista. Wjedzie raz w górę, raz w dół. Istne Himalaje dla inżynierów. A jednak całe przedsięwzięcie w Sacsayhuaman zostało zrealizowane. W Ollantaytambo trzeba było zasuwać kilkadziesiąt metrów pod górę z blokami ważącymi ponad 50 ton. Kiedy rozmawiam z inżynierami, którzy zajmują się różnymi przedsięwzięciami budowlanymi, to po prostu patrzą i słuchają z niedowierzaniem. Kiedyś jeden z nich powiedział mi, że nawet nie podjąłby się prac przy wspomnianych kompleksach, bo zwyczajnie nie miał pomysłu, jak rozwiązać problem transportu. Zresztą sami Indianie chyba też nie mieli zielonego pojęcia, bo pytani przez konkwistadorów odpowiadali, że oni sami nie są twórcami poszczególnych struktur. Próżno też szukać wyjaśnień w kręgach akademickich archeologów. Kolejne szokujące wręcz przykłady zdolności inżynieryjnych dawnych cywilizacji to Baalbek w Libanie. Jest to kompleks rzymski, wcześniej grecki i fenicki, w którym do budowy użyto bloków skalnych o wadze kilkuset ton. Na przykład są takie trilitony ważące 800 ton. Zarówno przy wznoszeniu świątyń, jak i budowie platformy, a w kamieniołomach leżą bloki o wadze dochodzącej nawet do 1600 ton. Mamy więc bardzo niezwykłą sytuację, bo cywilizacje na różnych kontynentach potrafiły przemieszczać wielkie bloki w terenie górzystym,
to wskazuje, że musiała istnieć jakaś technologia, bądź była wśród ludzi wiedza umożliwiająca te niesamowite dokonania. A być może, tak sobie teraz myślę, były jakieś rozwinięte zdolności wśród tych ludzi, czy może nie ludzi, którzy dysponowali jakimiś siłami czy mocami, jakimś potencjałem psychicznym, który mógł wpływać wydatnie na materię, na otoczenie. Tak jak ten twórca zamku koralowego Ed Leckanien. W Indiach mamy do czynienia ze świątyniami rzeźbionymi w litej skale wulkanicznej, którą potrafiono wypolerować na lustro, w którym do dnia dzisiejszego można się przejrzeć. Świątynia Kailash powstała przez wydrążenie ponad 200 ton bazaltowej skały, a robotnicy musieli drążyć 33 metry w dół, bo budowla wznoszona była od góry do dołu. Cały kompleks ozdobiony jest misternymi zdobieniami i przedstawieniami zwierząt. Przypominam, że chodzi o skałę wulkaniczną, do której oprócz narzędzi diamentowych inne są nieprzydatne. Takimi starożytni ani późniejsi mieszkańcy Ziemi nie dysponowali. W przypadku opisywanego kompleksu próżno szukać śladów po urobku, tak więc dochodzi jeszcze problem zniknięcia 200 ton kamienia z miejsca budowy. Czyżby wyparował w powietrze? Mógłbym wymieniać długo nieprawdopodobne osiągnięcia naszych przodków, co do których naukowcy są zwyczajnie bezradni. Co prawda, udają, że wszystko zostało wytłumaczone, ale tak nie jest nawet w 1%. Czy są to fałszerstwa? Nie powiedziałbym. Bardziej problem polega na tym, że naukowcy są bardzo ograniczeni w postrzeganiu przeszłości i rzeczywistości ogólnie też. Powszechnie wierzy się, że rozwój ludzkości przebiegał liniowo, począwszy od łowców, zbieraczy, potem powstało pismo i cywilizacja. Tymczasem wiadomo, że tak nie było. Rozwój przebiegał skokowo, bez wyraźnej przyczyny. Najstarsze miasta wbrew pozorom nie powstały w starożytności, ale w Neolicie, w Chinach, Syrii, Jordanii czy północnej Mezopotamii. Kultura Samarra istniejąca przed Sumerami wyrabiała całkiem ładną ceramikę, budowano statki, budowle kamienne, brakuje tylko pisma. W Turcji mamy Gubekli Tepe, kamienne sanktuarium sprzed ponad 12 tysięcy lat, gdzie już w tak zamierzchłych czasach obrabiano kamień, rzeźbiono konstelacje w tym kamieniu. Transportowano 40-50-tonowe bloki w kształcie litery T. Çatalhöyük to z kolei kamienna metropolia sprzed 8-9 tysięcy lat z przestronnymi budynkami, do których wejście prowadziło od góry, czyli od dachu. W Aşıklıhöyük 10 tysięcy lat temu również budowano kamienne budynki o ortogonalnym układzie ulic. Potrafiono wyrabiać przepiękne przedmioty, jak pewien sztylet czy idealnie wypolerowane zwierciadło z obsydianu. W czasach istnienia kultur poprzedzających Egipt dynastyczny już wyrabiano przedmioty z granitu, na które naukowcy są ślepi, to znaczy wiedzą o ich istnieniu, ale nabierają wody w usta, gdy przychodzi do wytłumaczenia ich powstania. Trzeba zmienić przede wszystkim chronologię cywilizacji, bo jest mylna, to znaczy nie pokazuje faktycznego biegu historii, lecz życzeniowe podejście naukowców, którzy przyjęli założenia uczonych XX wieku. Anomalii jest bardzo dużo, zaskakująco dużo. Czy uważasz, że w dzisiejszych czasach archeolodzy nadal odkrywają niezwykłe znaleziska, które całkowicie zmieniłyby postrzeganie świata i historii? Od czasu do czasu słyszy się o różnych wydarzeniach, które mają miejsce współcześnie, jednak poza wieloma wzmiankami w sieci informacja ta później gaśnie w eterze, nie mówiąc o jakichkolwiek rewolucjach w nauce i historii. Jeżeli dzisiaj dokonuje się odkryć zmieniających historię, to tylko tą znaną. Odkrycia w rzeczywistości są korektą uznanego biegu wydarzeń. Oczywiście są też sprawy mogące w przyszłości wywrócić nasze wyobrażenie o przodkach. Mam na myśli na przykład podziemny labirynt w Hawarze w Egipcie, który według słów Herodota był wspanialszy niż piramidy w Gizie. Niestety cały kompleks znajduje się pod wodą, więc nie ma do niego dostępu fizycznego. Bo badania radarowe wykazały istnienie rozległych struktur sztucznych właśnie pod powierzchnią Ziemi. Sztandarowym przykładem odkryć, które zostały zlekceważone przez środowisko naukowe, są na przykład kamienie z Ika z Peru. Dr Javier Cabrera, który był renomowanym peruwiańskim lekarzem, zebrał
pokaźną liczbę kilkudziesięciu tysięcy kamieni, na których przedstawiono dinozaury, ale też skomplikowane operacje chirurgiczne bądź teleskop. Kamienie uznano za fałszerstwo w zasadzie bez powodu. Jeden z lokalnych handlarzy zabytkami w celu ratowania swojej osoby przed konsekwencjami prawnymi zeznał, że dostarczał falsyfikaty Cabrerze i to był główny powód wyśmiania całej sprawy. Cabrera przyznał, że niektóre z kamieni są podróbkami, ale zdecydowana większość to autentyki. On też nie mógł jednak odważnie wyjść do świata nauki z artefaktami, ponieważ musiałby przyznać, że współpracował nielegalnie w gruncie rzeczy z przestępcą. Bo ten Basilio Ustrzuja był przecież łakero, czyli plądrował grobowce starożytnych, nie tylko no, Inków na przykład. Pomyślmy teraz logicznie, jakim cudem prosty chłop, ledwo umiejący czytać i pisać, wyrabia kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy przedmiotów, nie mając nawet warsztatu, pomocy innych osób, a przede wszystkim wiedzy o przeszłości Ziemi. W latach 60. XX wieku, gdy ponoć wyrabiano kamienie, wiedza o dinozaurach była zupełnie inna niż obecnie. Nie wiem naprawdę, skąd Basilio Ustrzuja mógł czerpać wiedzę, tym bardziej, że są inne szczegóły medyczne, których zmyślić nie mógł. Kamienie tego typu były, co ciekawe, znajdowane in situ przez innych archeologów. Gdy kamienie zbadali Niemcy, okazało się, że jest to andezyt, a rzeźbienia, tak jak kamienie pokryte były patyną i wykazywały się znacznym utlenieniem, czyli zdaniem badaczy mogą być bardzo stare. To, że one są stare, to jest fakt, ale mogą być naprawdę bardzo stare, mogą być nawet kilkanaście tysięcy lat. Kolejny przykład, który nauka pomija. To są wydłużone czaszki z Paracas, które nie są sztucznie zniekształcone w wyniku użycia drewnianych kawałków, ponieważ wykazano, że czaszka swój kształt uzyskała na drodze rozwoju anatomicznego i różni się od ludzkiej. Badania DNA wykazały, że ich właściciele nie pochodzili z terenów Ameryki Południowej, lecz Europy Wschodniej i Zachodniej Azji, pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim. Nawiasem mówiąc, na dnie Morza Czarnego znajdują się ruiny po jakiejś kulturze do dnia dzisiejszego niezbadane. Jak więc wytłumaczyć w oparciu o teorię ewolucji istnienie tych istot? Kolejna zagadka. Temat mumii z Meksyku to kolejna odsłona nieznanych gatunków żyjących na Ziemi, ale jak wspomniałem na początku, jest kilka czynników, które takie sprawy grzebią pod ziemią. Nikomu nie zależy na zmianie paradygmatu. Po co to robić? Dlaczego nauka? Dlatego nauka jako taka dzisiaj w zasadzie nie istnieje. Historia białego ludu wywodzącego się z Chin, z pustyni Taklamakan, który drogą morską przebył Pacyfik, docierając do wysp na Oceanie Spokojnym, na Wyspę Wielkanocną, dotarł do Ameryki Południowej i Północnej i wszedł w skład arystokracji inkaskiej. Jest tak wywracająca do góry nogami kwestią migracji ludności w prehistorii, że nie da się przyjąć oficjalnej wersji zasiedlenia nie tylko Ameryk, ale też w ogóle wędrówek ludów. W jednym z muzeów argentyńskich znajduje się po pierwsze kacyka z plemienia Tehuelche, który nie wygląda jak Indianin, ale Skandynaw bądź Słowianin z sumiastymi wąsami. Profesor Benon Zbigniew Szałek wykazał istnienie zapomnianej cywilizacji jakieś 8-9 tysięcy lat temu, której członkowie rozeszli się po świecie, dając początek takim ludom jak Ugrofinowie, Drawidowie czy Ainowie, czyli przodkowie Japończyków. W Indiach, w Górach Błękitnych istnieje lud Toda, który różni się od innych ludów w regionie swoim wyglądem, jasnymi włosami, niebieskimi lub zielonymi oczami, który w swojej pamięci zachował historię o wyprawach dalekomorskich i cywilizacji dzisiaj zapomnianej. Toda to lud liczący kilkuset członków, więc trudno posądzić go o jakieś niezwykłe dokonania. Są po prostu następcami znacznie bardziej rozwiniętego ludu. Ten sam profesor Szałek dowiódł, że pismo Rongo-Rongo z Wyspy Wielkanocnej to lustrzane odbicie pisma kultury Mohenjo-Daro. A wyspa Nanmadol, na której znajdują się fascynujące ruiny, oznacza w tłumaczeniu miejsce pomiędzy
co nawiązuje do odległości między Mohenjo-Daro i Wyspą Wielkanocną. Jest to odkrycie wręcz epokowe, ale o dziwo naukowcy nie chcą o nim słyszeć. Żyjemy po prostu w bardzo dysfunkcyjnej cywilizacji, w której ludzie nie chcą widzieć pewnych faktów, tylko akceptować własne wyobrażenia. W wielu rozmowach, które prowadziłeś z Igorem Witkowskim na swoim kanale, padało, że Biblia została w wielu miejscach sfałszowana i manipulowana, a jej treść nie powstała wcale tuż po śmierci Chrystusa, lecz zdecydowanie później. Co do prawdziwości słów Chrystusa, też są wątpliwości. Czy na pewno były to Jego słowa? Czy biorąc pod uwagę na przykład Trzeci Testament lub inne Ci znane świadectwa, jesteś w stanie powiedzieć, że faktycznie treść Pisma Świętego nie jest skierowana szczerą intencją Jego twórców? To jest naprawdę bardzo ciekawe pytanie, choć dosyć rozbudowane. Jeżeli nawet w sposób pobieżny przeczytamy Nowy Testament i przeanalizujemy sylwetkę Jezusa, to okaże się, że mówił on rzeczy całkowicie niezrozumiałe dla ludzi, wśród których żył. Pytanie, jakie się nasuwa, jako pierwsze, jakim cudem Jezus miał tak odmienną świadomość od ludzi ze swojego otoczenia? Trzeba bowiem podkreślić, że w czasach Zbawiciela praktykowano nagminnie od niepamiętnych czasów kulty płodności. Bóstwami związanymi z tymi wierzeniami byli m.in. Jehowa i żona Ashera, Astarte czy na przykład Baal. Słowa i postawa Jezusa były czymś całkowicie obcym dla ludzi, bo ich myślenie było zdominowane przez religijność polegającą na czczeniu i oddawaniu pokłonów Bogom. Dzisiaj religia ma podobny wydźwięk, co też jest dowodem, jak bardzo psychika ludzka została obciążona. Twórcami Nowego Testamentu byli ludzie żyjący nawet 100 lat po Chrystusie, więc trudno spodziewać się, żeby ktokolwiek mógł spisać jakąś reprezentatywną część wypowiedzi Jezusa, jeżeli nie miał bezpośredniego kontaktu z Nim, a Jego rozumowanie rzeczywistości było diametralnie różne. Zobaczmy więc, że niekoniecznie trzeba odnosić się do faktów ustalonych przez biblistów, według których Nowy Testament zawiera około 200 sprzeczności, a zaledwie kilkanaście procent uczynków i sformułowań przypisane Jezusowi uznano za prawdopodobne. Bo zdrowe myślenie podpowiada, że coś tu jednak nie gra. Postać Jezusa została w dużej mierze oparta na bóstwach starożytnych. Jaka więc mogła być intencja osób, które połączyły zlepek mitów i strzępów niezrozumiałej wiedzy Jezusa w jedno? Przede wszystkim Nowy Testament został skompilowany po to, by połączyć wyznawców różnych kultów w czasach Konstantyna Wielkiego. Stąd wierzenia pogańskie w chrześcijaństwie. To była czysta propaganda. Dzisiaj można by faktycznie powrócić do korzeni przekazu Chrystusa przez ponowne tłumaczenie najstarszych źródeł. Jednak problem jest taki, że do głów Kościoła też nie bardzo dociera, kim był Jezus i o co mu naprawdę chodziło. Głównym celem Zbawiciela stało się pokazanie człowiekowi, że Bóg, czyli najwyższa świadomość, jest w nas, to my jesteśmy Jego świątynią, a co za tym idzie, nie potrzeba więcej kultów czy też oddawania pokłonów posągom, obrazom i relikwiom, ale otworzenie swojej świadomości na świat, w którym żyjemy. To zupełnie inna wizja duchowości niż ta kościelna, polegająca na uległości wobec Boga. Trzeci Testament odnosi się przede wszystkim do czasów współczesnych, gdzie występują nawiązania do zaślepienia naukowców czy w ogóle kryzysu wartości. Coś, czegoś nie dało się opisać w czasach powstania tego dokumentu. Jeżeli chodzi o Jezusa, to też jest rzecz, o której wprost nie napisałem, ale Jezus w czasach, kiedy żył, chodził po ziemi, nie stworzył żadnej religii. Zauważmy to. A On został, Jego postać, mimo wszystko została zaprzęgnięta do tych różnych kultów, obrzędów i tak dalej. Więc religia, jako chrześcijaństwo, jako tak nie tylko, bo judaizm i tak dalej, to wszystko są twory ludzi, którzy mieli odpowiednie, konkretne cele. Polityczne głównie. Ale też osobiste. Kolejne pytanie.
Aby nie trzymać się wyłącznie przykładu manipulacji treści Biblii, czy są znane źródła, które wspominają o błędach i przekłamaniach w świętych księgach i innych, w świętych księgach innych religii. Nie studiowałem jakoś bardzo wnikliwie innych religii współczesnych, ale wierzenia bliskowschodnie ogólnie polegają na kulcie bóstw płodności, więc judaizm i islam dla przykładu również są wypaczone. Każda religia to obłęd. Na wschodzie niby jest tradycja duchowości inna niż zachodnia, włączająca nie wiarę, czy też kult, lecz prawdziwą naturę człowieka, wielowymiarowość, ale tam też okazuje się, że istnieją obrzędy poświęcone bogom, które zawierają składanie ofiar i tak dalej. W judaizmie jest praktykowane wciąż gotowanie i zjadanie napletków, więc niech to będzie świadectwem, że jak wspomniałem wyżej, religie w obecnym kształcie nie prowadzą do rozwoju intelektualnego ani duchowego, lecz do zapaści duchowej i też mentalnej. Wiemy, że czytałeś misję autorstwa Michela de Marquet. Czy twoim zdaniem istnieje szansa, że człowiek, który zgłębia tajemnice historii i geografii świata starożytnego od lat, mógłby znać wszystkie te detale i podawać konkretne daty oraz miejsca, mimo że autor tej książki nie ukończył szkoły średniej i zajmował się na co dzień pielęgnacją roślin? Istnieje wielu sceptyków misji, którzy starają się dyskredytować ją w każdym możliwym aspekcie. Problem z misją polega na autorze, Francuzie, który przed zamieszkaniem na stałe w Australii służył w wojsku w Afryce i raczej wielkim uczonym bądź człowiekiem elokwentnym nie był. On po prostu ledwo umiał pisać, tak więc chodzi o to, że historia opisana przez niego, uwzględniająca podróż na inną planetę, pobyt tam plus inne zdarzenia opisane na kartach tej książki, takie jak inna historia Jezusa, są tak nieprzystające do jego poziomu intelektualnego, że wręcz nie można podejrzewać, żeby sam był autorem treści. Co do dat, to są wspomniane narodziny cywilizacji na Ziemi miliony lat temu, czego dziś niestety nie da się potwierdzić. Najciekawsza historia dotyczy według mnie Chrystusa i jego nieznanej historii życia w Japonii, gdzie istnieje do dziś miejscowość Shingo, w której znajduje się krzyż i, jak zostało opisane, grób Zbawiciela. Autor misji nie mógł wiedzieć o tym fakcie. Jezus miał opuścić Judeę i przybyć do Azji, dożywając 106 lat. Ciekawe, jak było rzeczywiście. No właśnie, jak było rzeczywiście. Tam oczywiście, słuchajcie, tak jak wspomniałem, trudno podejrzewać, żeby Michel de Marquet tą książkę napisał naprawdę, tym bardziej, że tam są takie dosyć dziwne rzeczy, tak? No bo on na przykład opisuje to, że treść tej książki została mu podana przez istotę, z którą tą podróż kosmiczną, która mu towarzyszyła w tej podróży kosmicznej. Nie pamiętam imiona tej istoty pozaziemskiej. Więc jakby trudno sobie wyobrazić, żeby, słuchajcie, prosty człowiek takie rzeczy mówił. Tym bardziej, że nie wiem, czy oglądaliście, jak robiłem wywiad z Robertem Bernatowiczem, tam była mowa o tak zwanym liście z transcendencji i tam jest, to jest historia lekarzy, przede wszystkim żony pewnego lekarza czy chirurga, już nie pamiętam w tej chwili, która, słuchajcie, również ten list napisała w bardzo dziwnych okolicznościach i również ona mówiła, że nie mówiła tego, bo ona nie pamiętała w ogóle, że napisała ten list, ale tam również dochodzi ten wątek taki pisania automatycznego, jakby ktoś dyktował, czy ktoś zawładnął postacią ludzką, tak, człowiekiem i po prostu realizował jakieś swoje zamiary. W tym wypadku chodziło o spisanie historii. No to jest powtarzający się motyw i trudno mi sobie wyobrazić, żeby to było zmyślone. Natomiast jeżeli chodzi o misję, to pamiętajcie, że takie historie, oczywiście nie wolno ich lekceważyć i trzeba je rozważać jak najbardziej poważnie, aczkolwiek pamiętajcie o tym, że nie wolno patrzeć na to takim okiem wszystko wierzącym, bo tam w tej misji są pewne fragmenty podejrzane, które mnie się osobiście na przykład nie podobają. Tak? Jest na przykład
taki wątek, że te istoty to są, mają, te istoty mają związek, które towarzyszyły Michelowi de Marquet, mają związek z powstaniem, z narodzinami Żydów, narodu wybranego, mają związek z tymi bóstwami, które opisane są w Starym Testamencie, to są to tak zwani Elohim. Jeżeli chodzi o tą historię już na innym świecie tego Michel de Marquet, to tam też są wątki takie, które na przykład pokazują, że te istoty mają pewne, nie są tak otwarte, jak się wydaje, tak? Mają pewne sekrety, których nie chciały na przykład ujawnić temu de Marquet. Jak na przykład była podróż, on podróżował z tymi istotami i zobaczył pewien kontynent, który chciał zbadać, a dostał kategoryczną odmowę. Więc no są takie, wiecie, no, to mogą być błahe sprawy, ale nie są błahe, no bo jeżeli byłyby błahe, no to pewnie ten Michel de Marquet byłby do tych rzeczy dopuszczony, a nie był. Także trzeba takie historie oczywiście rozważać poważnie i nie śmiać się z nich absolutnie, natomiast trzeba mieć do tego też zdrowy dystans. W jednym z filmów wspomniałeś o swoich doświadczeniach z medytacją i pewnym sukcesie, jeżeli chodzi o zdolności parapsychiczne. Czy nadal praktykujesz medytację? Jakie główne zmiany widzisz w sobie w związku z tym i jak wiele ma to wspólnego z tym, co mówi Igor Witkowski o nadchodzącej zmianie na Ziemi? Pewnego dnia, kilkanaście lat temu, usiadłem spontanicznie na podłodze, zamknąłem oczy i przestałem myśleć. Po kilkunastu minutach otworzyłem oczy i zauważyłem, że widzę ten sam świat, ale inaczej, bardziej intensywnie. Odczuwałem energię innych ludzi, drzew, jakbym otworzył w sobie inny kanał postrzegania realiów fizycznych. Kiedy byłem na studiach, poszedłem z kolegą Mateuszem do biblioteki i zauważyłem na blacie plakietkę, na której byli przedstawieni wykładowcy wraz ze zdjęciami i opisem ich specjalności. Odruchowo zakryłem napis i skoncentrowałem się na fotografiach i o dziwo potrafiłem określić wykształcenie tych ludzi, a przynajmniej kierunki ich rozwoju. Potem było jeszcze ciekawie, bo kiedy opisałem mój przypadek na blogu, to zgłosiła się do mnie pani, która chciała, abym wykonał jej wizję w prywatnej sprawie. Zabrałem się do tego podobnie jak jasnowidz Krzysztof Jackowski i przekazałem jej informacje, jakie uzyskałem. Byłem później strasznie przejęty, bo wydawało mi się, że to były totalne wymysły. Ale o dziwo okazało się po czasie, że w zasadzie trafiłem w dziesiątkę. Do dzisiaj posiadam umiejętność odczuwania innych osób, ich sytuacji i myśli na odległość. Medytacja to zatrzymanie rozumu, stop myśli. Podobno dla wielu jest to nie do osiągnięcia, ale ja potrafię zatrzymać myślenie od ręki. Wtedy prawdopodobnie następuje kontakt z naszą wyższą jaźnią, wielowymiarową, która poszerza zakres postrzegania, tak sądzę. Zmieniło mnie to na pewno, inaczej patrzę na otaczający świat i ludzi, którzy stali się puści wewnętrznie, podążając wyłącznie za dobrami materialnymi, wpatrując się w ekrany telefonów i komórkowych, przypominają chodzące zombie, bez żadnych głębszych refleksji, zainteresowań i pastli. Liczy się tylko kasa i coraz większa konsumpcja. Zmiana musi nastąpić, bo zachodnia cywilizacja przypomina Titanica płynącego na zbliżającą się krę lodową. Zbliżamy się do ściany, ale nie z karton gipsu, tylko naprawdę grubego muru. I ja w końcu, i tu pojawia się niecenzuralne słowo, limy, to niektórzy mogą się już nie pozbierać psychicznie. Będzie rozpad krajów, kryzys, jakiego nie było jeszcze za naszego życia. Bo odeszliśmy od edukacji, wartości niematerialnych, wychowania opartego na dyscyplinie, co prowadzi do wytworzenia społeczeństwa brnącego w zachowania autodestrukcyjne, nie poparte żadną logiką. Wiedząc, że spora liczba postaci z religii hinduskiej była tak naprawdę istotami pozaziemskimi, dlaczego twoim zdaniem wybrali oni właśnie te rejony Ziemi do swoich interwencji, by wywierać wpływ na ówczesnych mieszkańców planety.
Nie mam pojęcia, dlaczego wybrali tereny Indii. Być może przeżyli jakąś katastrofę i wylądowali akurat w Azji. Myślę, że trzeba spojrzeć na kwestię obcych na Ziemi szerzej. Dlaczego w ogóle wybrali Ziemię? Mogło im chodzić o bogactwa naturalne, np. rtęć, wykorzystywaną do napędu antygrawitacyjnego, o czym informuje Vaimanika Shastra, hinduskie dzieło opisujące latające vimany, czyli pojazdy kosmiczne bogów. Mogło chodzić o złoto, ale monotoniczne, wpływające na kondycję fizyczną tych istot. To tylko moje hipotezy. Zapewne szerzenie życia we wszechświecie jest powszechne i Ziemia nie jest jedyną, którą skolonizowano. Oczywiście jedyną planetą. Załóżmy, że masz możliwość podróży w wybrane miejsce na Ziemi i jego zbadanie. Co wybierasz? No szczerze powiem, nie wiem, co bym, słuchajcie, wybrał, które miejsce. Ale jak odpowiedziałem w tym wywiadzie, skupiłbym się na tych wątkach, o których pisałem wyżej, czyli napisaniu historii od nowa według istniejących już faktów, ale w zupełnie innym tonie, bez bzdurnej chronologii i tak dalej. To byłby skok do przodu. Czy znasz jakieś wskazówki lub przesłanki pozostawione przez starożytne cywilizacje odnośnie czasów ostatecznych, czyli apokalipsy? Obecnie przeżywamy niezwykły okres globalnego przebudzenia. Wielu ludzi uważa, że istnieje wiele przepowiedni i proroctw dotyczących końca świata, z którymi się zetknęliśmy. Na ten temat wypowiadał się m.in. Chrystus w III Testamencie. Słowa zawarte w Apokalipsie św. Jana również niosą ze sobą wiele istotnych kwestii. Według przepowiedni Majów ludzkość wejdzie do sali luster i ujrzy, w jakie błędy zabrnęła. Według Biblii z ust Chrystusa wyjdzie miecz, by nim razić narody. Końca świata nie będzie. Apokalipsa z greckiego to dosłownie odsłonięcie zasłony. Ludzkość musi nauczyć się na własnych błędach, jaką drogą pójdzie konkretnie przemiana naszej cywilizacji, trudno powiedzieć. Wiadomo, że sytuacja jest dosyć wybuchowa. My mamy wojnę na Ukrainie i w Izraelu szykuje się obalenie USA i przywództwa Stanów Zjednoczonych na świecie, co w zasadzie już zostało zrobione. Na co szykują się Chiny, Iran i Rosja? Jeśli dolar straci znaczenie, to Amerykanie w zasadzie stracą jakiekolwiek argumenty. Miecz Chrystusowy to po prostu informacje, które skłonią ludzkość do licznych przewartościowań. Co tutaj można dodać? Na pewno, słuchajcie, na to, co się dzieje na świecie, ta agresywna polityka Putina, to nie jest tak, że on sobie coś ubzdurał tak do końca. Dlatego, że no, wyobraźcie sobie, że macie sytuację, w której wpływacie na sytuację polityczną innych państw. No bo jeżeli Putin sobie spokojnie finansował na przykład, nie wiem, czy dalej to robi, ale robił, finansował te najbardziej prawicowe, skrajne partie. Jeżeli uzależnił Zachód od gazu, od różnych tutaj przede wszystkim minerałów i tak dalej, no to w zasadzie, jeżeli on zobaczył też to, że Amerykanie tracą pewien potencjał możliwości wpływu w ogóle na sytuację światową, stracili między innymi wpływy w Ameryce Środkowej czy Południowej, czy na Bliskim Wschodzie, który został zdestabilizowany przez Amerykanów. Przecież ta wojna w Iraku to była kompletna fikcja i fotomontaż. I to, co oni zrobili później, tam wprowadzając tą fikcyjną, tą marionetkową demokrację, to jest w ogóle jakaś, nie wiem, paranoja. Natomiast widząc to, Putin uznał, że po prostu teraz jest taki moment, w którym Zachód nie jest w stanie też zareagować odpowiednio. Z tym się do końca też trochę przeliczył, ale przede wszystkim on zauważył zapaść psychiczną. No, jeżeli teraz słyszy się o tym, o sprawie Boeinga, gdzie masowo w zasadzie wychodzą na jaw błędy konstrukcyjne samolotów. No, Amerykanie nie potrafią budować samolotów. To jest szokujące. Gdzie Boeing kiedyś jeszcze we wcześniejszych latach no, wiódł prym pod tym względem, a dzisiaj w zasadzie jest całkowicie, zaczyna być na marginesie.
I to pokazuje, że z ludźmi jest problem na Zachodzie. I Putin chce to teraz wykorzystać. Oczywiście też w to wchodzi obalenie dolara, no bo Amerykanie mają tylko dolara. Tam nie ma żadnej, przemysł jest bardzo słaby. W zasadzie możliwości takie, powiedziałbym, materiał ludzki jest beznadziejny. Sytuacja społeczna też jest napięta i tam jest bardzo dużo napięć takich wewnątrz po prostu kraju, napięć społecznych, wynikający z bardzo różnego stanu posiadania ludzi w Ameryce. No i oni mają tylko tego dolara, w którym są rozliczane różne tutaj transakcje międzynarodowe, tak? Iran, Chiny, między innymi Rosja chcą od tego dolara odejść. No i to, gdyby to zrobili, no to by znacznie zmieniło już sytuację tutaj geopolityczną. Czy Putin, słuchajcie, się posunie dalej jakoś z tymi swoimi militarnymi próbami? Wątpię, żeby on zrobił jakiś taki większy skok na Europę chociażby, dlatego że to by mu nic nie dawało. Dlatego że te pierwsze walki, przede wszystkim na Ukrainie, próby zdobycia Kijowa, pokazały jednak słabość armii rosyjskiej i jeżeli, no nie podejrzewam, że Putin jest pokroju Netanyahu, wariata, który kompletnie ma, nie ma, chyba zamienił się na mózgi z dinozaurami. I wydaje mi się, że on nie jest tak głupi i nie popełni tego błędu i nie porwie się z motyką na słońce, bo w takim starciu już, powiedzmy, otwartym Rosja nie miałaby większych szans. Natomiast na pewno posunął się dalej na Ukrainie. No i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Sytuacja jest na pewno cały czas bardzo tutaj napięta. Ale to, jeszcze raz powtarzam, to, co się dzieje na Ukrainie, czy przede wszystkim na Ukrainie, to jest przede wszystkim jest to powodem wojny na Ukrainie jest degeneracja świata zachodniego. Gdyby Putin wiedział, że Zachód jest mocny, nie tylko militarnie, ale i jest materiał ludzki, który jest rozwojowy i trzeźwo myślący, trzeźwo oceniający rzeczywistość, to on by się nie porywał na żadną wojnę, nic by nie robił, siedziałby cicho i cieszył się z tego, co ma. Natomiast słuchajcie, no jest inaczej. No sama Rosja tak samo przeżyje bardzo duże zmiany, dlatego że tam też są bardzo duże rozwarstwienia, bo oprócz oczywiście Sankt Petersburgu czy Moskwy ogólnie, tam jest nędza. Jest teraz bardzo dużo protestów antyputinowskich i jeżeli na przykład będzie tak, że Putin straci na przykład wpływy, albo na przykład dojdzie do jego śmierci, no to Rosja, no właśnie, co się stanie z Rosją? Ciężko przewidzieć, co się stanie w kraju zdominowanym przez mafię i oligarchów, którzy, no właśnie, co oni uczynią? To jest nie wiadomo, dopóki Putin to jakoś trzyma w ryzach i trzymał, no to jakoś to działało, ale pamiętajmy o tym, że on nie jest nieśmiertelny, tym bardziej, że on nawet jeżeli się utrzyma przy władzy, no to jeszcze przez jakiś czas, no to też będzie musiał się zmierzyć z tymi różnymi nastrojami panującymi wewnątrz samej Rosji, co wcale nie będzie takie proste. Kolejne pytanie. Współcześnie panuje przekonanie, że nasza rzeczywistość jest kontrolowana przez tajemnicze grupy zwane kabałą lub iluminatami, a życie to swoisty Matrix. Czy istnieją historyczne postacie, o których wiemy, że mogły mieć związek z tymi tajemniczymi organizacjami? O tym pisałem w swojej książce Zatajona Prawda.
w której opisałem ludzi z polityki, show biznesu, którzy brali udział w ceremoniach Bohemian Grove, gdzie podobno składano w ofierze niemowlę. Członkiem był sam Richard Nixon czy Bono z U2. Osobiście nie sądzę, że te grupy mają tak dużą władzę i możliwości, jak się uważa. Jeżeli świat zachodni bankrutuje z dnia na dzień w coraz szybszym tempie, to ci wybrańcy również. Ich nie czeka wcale lepszy los niż przeciętnego człowieka. Zastój, w jakim się znajduje nasza cywilizacja, nie powstała ze względu na kaprys iluminatów, tylko brak edukacji zwykłych zjadaczy chleba. Rozwój zawsze brał się od ludzi, a nie najbogatszych panów tego świata. Jeżeli dzisiaj Boeing nie potrafi zbudować samolotów, o czym mówiłem już, które rozpadają się w powietrzu, albo powrót na Księżyc uważamy za sukces i nową epokę eksploracji kosmosu, to znaczy, że jest naprawdę źle i ci władcy są dokładnie w takiej samej sytuacji. Tak zwani globaliści mogą mieć większe możliwości niż reszta populacji, ale nawet gdyby ich kontrola i wpływy stawały się coraz większe, to nie zmienią tego, że ludzie są coraz bardziej autodestruktywni i cofają się w rozwoju. Efekt jest taki, że w wielu krajach sytuacja społeczna po prostu wymyka się spod kontroli. Oczywiście mogą powstawać państwa totalitarne, ale one, jak uczy historia, wielkiego powodzenia nigdy nie miały. Ostatnie, słuchajcie, pytanie. Nasze ostatnie pytanie dotyczy tematu, który często porusza Igor Witkowski, którego w bardzo wysokim stopniu cenimy za jego wiedzę. Ja również pozdrawiam, Igor. Jak ty interpretujesz oraz jak postrzegasz zmianę w kierunku wyższej duchowości i spadek znaczenia tradycyjnych religii? Czy dostrzegasz tę zmianę w ludziach, w strukturach hierarchicznych oraz w społeczności ludzkiej jako całej? Jako całości. A co to jest ta słynna wyższa duchowość? Duchowość jest balansem psychologicznym, czyli spójnością osobowości, który wspierany jest przez wartość intelektu, rozumu. Religie odejdą z czasem w zapomnienie, bo w tej formie nie mają sensu, bo nie zbliżają do Boga. Być może pozostaną enklawy, na przykład islamskie czy judaistyczne, ale to będą kultury na kompletnym marginesie. Chrześcijaństwo ma się zachować według objawień w Portugalii. To jest proces. Na razie widać w ludziach niepewność i strach przed jutrem, chociaż nic walić się nie zaczęło na dobre. Niech to będzie wystarczającą definicją tego, co się dzieje z ludźmi. Odchodzenie od religii i życie bez jakiejkolwiek filozofii też do niczego nie prowadzi, co widać po Francji, gdzie żyje się sportem, winem, plotkami, wcześniej małżeństwem prezydenta Macrona z nauczycielką pedofilką, albo tym, że zatrudnia on osobę od makijażu pobierającej miesięcznie jakieś 50 tysięcy złotych, no w przeliczeniu, tak? A gospodarka wali się jak domek z kart. Odnotowano kilka lat temu rekordową liczbę samobójstw wśród rolników, bo rolnictwo przestało być dla wielu dochodowe już znacznie wcześniej. Społeczność ludzką, w cudzysłowie, trudno zdefiniować jednoznacznie. Zmiany będą szły różnorodnie w zależności od specyfiku danego kraju. No i oczywiście podziękowania za wywiad. Ja również Wam dziękuję. Nie chcecie się ujawniać. W pewnym sensie to rozumiem, bo to nie jest takie proste. Czasami lepiej poczekać z pewnymi tutaj projektami i decyzjami, aż pojawi się pewność, czy po prostu czas na pewne sprawy. Ale zachęcam Was do tego, żeby jednak nie bać się odpowiedzialności i po prostu ujawnienia, dlatego że to są sprawy naprawdę bardzo ważne, które moim zdaniem, co do których nie można dłużej podchodzić anonimowo, że trzeba się jednak ujawnić, że trzeba pokazać, kim się jest. Bo wtedy takie informacje są autentyczne, tak? Dużo bardziej niż tam takie pisanie i nie wiadomo, kto to jest, kim jest i tak dalej. Natomiast słuchajcie, żeby tak jak powiedziałem, miałem opowiedzieć tą historię niezwykłą, dlatego że
W internecie jest dużo historii różnych, dziwnych i różne są przykłady, słuchajcie, takich historii, które mają prowadzić do takiej duchowości czy otwarcia się na tą wyższą jakby prawdę i tak dalej. Ale czy tak jest? Słuchajcie, to są takie specjalne, jak mówiłem na wstępie, okulary, które otrzymałem od przyjaciela, które złożone są, to są to okulary, można powiedzieć, duchowe, które złożone są z wysoko wibrujących cząsteczek, które po założeniu, kiedy je założę, to one działają w ten sposób, że jestem w stanie zobaczyć, słuchajcie, was, mimo że was nie widzę, potrafię przeniknąć do waszych umysłów i nawet zobaczyć was w świetle rentgenowskim. Są to tak niezwykłe okulary, które, jak mówię, podarował mi pewien przyjaciel z dalekiego kraju. Słuchajcie, i to są takie właśnie opowieści dziwnej treści, które często się pojawiają, które mają być odniesieniem do jakiegoś takiego, jak powiedziałem wcześniej, wyższego zrozumienia naszej rzeczywistości, ale to są po prostu typowo wazeliniarskie opowieści. Także tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.